Witam serdecznie, szanowni widzowie, to ja, Lemmy Hardcore, Northampton, Barclays Premier League i oczywiście FIFA 16, kariera frajera, my kontynuujemy naszą zabawę. Już wam przypominam tabelę, bo tu się naprawdę sporo dzieje. W tej chwili jesteśmy na czwartej pozycji, 52 punkty, zaledwie jedno oczko mniej od sławnego Manchesteru United. No, z przodu drużyny dwie już nie do więc nie będziemy się tam pchać. Walczymy o pierwszą piątkę, przypominam, że Manchester City, no i trochę jeszcze Arsenal, no może Aston Villa jeszcze tam próbuje się dobijać, puchać do drzwi, a my próbujemy te drzwi przytrzaskiwać, jak tam paluchy wkładają, mamy im łamiemy te palce. Przepraszam bardzo, coś się tu zapowietrzyłem. Więc przed nami kolejny ważny mecz z Evertonem, niezwykle ważne spotkanie, gramy jako gospodarz, ale mamy tutaj małe braki w składzie. No ale to tylko rezerwowy, więc tutaj jeszcze sobie jakoś to uregulujemy. Teraz tak. Ambrozja do ataku z Welbeckiem. Na razie grają jak należy. I tutaj z tyłu jest ok. Tutaj z tyłu jest ok. Przydały się trzy punkty. Teraz w każdym meczu są ważne punkty. Mamy do końca osiem kolejek. Osiem kolejek, moi mili, w tym odcinku. Wszystko zależy teraz od nas. Porażka, porażka, remis. Co prawda, gdzieś tam grali w jakiś. Idę, nie wiem, europejski, cholera Wiesz, Manchester'em przegrali T02, więc my możemy im wcisnąć coś. Żebyśmy tej końcówki nie zjarali. Kante, kantę, 34 minuta 1-0! Dobrze. Mamutę, mamutę, wchodzi teraz. Mamutę, masz świeże nóżki, biegaj, 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 Ojej, Keynes zjarał karnego, ale Bailey strzela na 2 0 Pięknie, ale widzę tutaj ten cały seka we Wertonie. Ale kolego, ty z by mi tu wchodzisz. Co ty grasz? 2 do 0 zgarniamy. Kochani, ważne niezwykle trzy punkty. O, i teraz widzę, że będziemy mieli reprezentację. Właśnie, bo przypominam, że reprezentację Polski prowadzimy. O, o tym zapomniałem kompletnie. Ciągle tych, samoz... to ciągle tych samych zawodników trenujemy, więc. Nieźle, pomału, pomału tu idą, Drągowski coraz bliżej 84, Ambrozja też już coraz bliżej tutaj. No dobra, my jedziemy dalej. Eliminacje FIFA World Cup. Mecz z Norwegami. Trzeba by wygrać cholera, jasna. ale mi się grupa trafiła. <grym> dobra, kontuzja zawodnika. O oh shit, dwa miesiące? Już zaczyna kombinować FIFA. Już przed samym koń przed samą końcówką, żeby tylko czasem nam coś nie udało się, już nam kurde pod górę robią. No dobra, gramy. Tutaj wiem, że Drągowski będzie w bramce. Tytoń rezerwowy, Lewandowski z przodu. No okej, okay. remis, remis, porażka. O, jakiś zachid. Oryginalny Norwek. Strzela nam bramkę. No, lewy. To dobrze. Kolejny jakiś oryginalny Norwek. El Kurna, koń mają. Samych tych? Syrii? No, Edgar, a Edgar tu nie gra. No, pięknie, Zieliński. Dwa do jednego. Ele mi hardcore prowadzi drużynę. Kurna, pięknie, pięknie. To chyba awansujemy, co? Bo tam pierwsze dwie drużyny awansują. O, Niemcy przyjęli, Portugalia, kurde, goni, ale mamy dobrze. Mamy do... A, jeszcze to chyba cię zostało. Idziemy dalej, przynajmniej jeszcze jeden meczek będzie. Teraz z Danią. Danią. Kontuzja zawodnika. Milik, 7 dni. Co ty mnie tu wyprawiasz? Nie, zespołu nie będę tu kombinował. Zrobimy automatycznie tylko na ten mecz. Tak jest. A, tam jest automatycznie tylko na ten mecz. No tak, no tak, faktycznie. Tam widzę, taka jest opcja. Jedziemy z Duńczykami. Trzeba by to wygrać. No, co to za padlina? No, błaszczy, koski za światów powód 44 minuta, pięknie. Grecji, Niemcy, 0-1. A, Grecja, 1-1! Kurde, 2-1 Niemcy! Kurwa Grecja, szczelił bramkę. No, no. O, będzie 1-1? Dobra, jest punkt. Cholera jasna, tylko nie wiem, jak tam Portugalia się skończy, bo oni mieli za nami dwa punkty, jakby wygrali. No właśnie, ale nie wiem. Nie wiem, jak się skończyło, niech się na to patrzeć. Ja się skupiam teraz w tej fini tutaj. Tu, tu jest najważniejsze. Tu jest moja kariera. Dalej, 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 dalej. na drągowska, ci do przodu, nie idzie. Cholera jasna, nic nie idzie. Temu też nic nie poszło, mało. Oj, jak to teraz wygląda. Kurde, sześć punktów przewagi mamy na City. No kurde, będę popraki, jak to w pierwszą piątkę. Konferencja prasowa. Na wyjeździe z City, ale teraz mecz. Jakie u noty w ogóle mają? Właśnie, czemu ja nie mogę przełączyć między jednym a drugą drużyną? Powiem ja mu przełączać L2R2, a nie mogę. Hmm, dziwne. No nieważne, Northampton, pochwalimy. Rozmowy z zawodnikami, dobra, ten się tam cieszy, nie wiem z czego się cieszy. Coś mi tam na dworzu jeździ, nie wiem, po parkingu. <laughs> Może przyjechał jakiś sprzęt czyszczący parking? Chyba. Pies wie co tu jeździ, ale coś jeździ, nie wiem czy słyszycie to, ale jeździ u mnie. Um. Okej, okay, co mamy tutaj? Co mamy? Dobra nic, idziemy dalej po prostu. Kurna City, teraz mecz za 6 punktów. Ja cię kręcę i to jeszcze na wyjeździe. No mieli kiedy? Jeszcze ten tutaj nam jest, kurna, kontuzjowany, ale dobra, tu mamy obrońcę na zmianę. Mm, ciebie wprowadzimy. Mamutę. Nie, reszta jest ok. Kolera, zamierzasz punkt zgarnąć, Już punkt zgarnąć. Tak niedużo zostało do końca kolejek. 7 meczy do końca. Oj, Bakuna nic z drugiej części zonu nie strzela. Się wystrzelał chłopak. Formę miały się wystrzelał. Może teraz się obudzi. Siet, jeszcze Marlon kontuzja. O fa! La, 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 Ma! Pazero. I po ptokach. I po ptokach! Ale pozamiatali. U, przykro było patrzeć na ten mecz. już na no comments. Panie, że to się stało, no comments. I co? I się na trzy punkty do nas zbliżyli. What? Czekajcie, co tu się stało? Wyjść. Muszę wyjść, muszę zobaczyć na, na skład, co to jest Kurna, ambrosia, kontuzja, kontuzja? Dwa miesiące. Mówiłem, że będzie pod górkę? Mówiłem, że będzie pod górkę? Mówiłem? I Marlon trzy tygodnie. No szpiździec, no szkurna. Na sam koniec taki syf. I teraz jeszcze zawodników że miał do zmiany. Ja pierdzielę mamutę. Fuck. Cz. Ja tu bramkarza stawię. Może, może da lepszy overall w całej drużynie. Ja pierdzielę. Ale dramat. No, on już nie ma co trenować Dobra, tego potrenujemy Magalana. A ale cokolwiek mu tam. To był to bez różnicy tam. Niech trenuje. Kur, ale się zrobił syf. No teraz to się zrobił syf. Serio. Teraz coś naprawdę Teraz... O, Drągowskiemu podskoczyło. Serio, jaka padaka. No tak jestem wściekły w tej chwili. Toś kurna wcisnąłem konferencja prasowa, do cholery jasnej, ten drukant pierdzielony. Oj, za tą wilą, teraz u siebie. <śmum> mam trudny orzech do zgryzienia, naprawdę jest masakra ze składem. W ataku jeszcze coś, no nie no, czy... Może nie, nie dramat, ale kurde, już nie mam zmieni. no nie no, kurna. Nie muszą szybko wrócić, bo jak nie wrócą, to będzie sieka, na tą no. Zlitujcie się. No zlitujcie się i wygrajcie ten mecz. Dalej jego. Wygrajcie to. Kurna, Nie wierzę. Dobrze, mam tutaj 1, 1. Dawać Kurna, Nie jestem w tej chwili. Ja pierdzie, mieliśmy sześć punktów przewagi na City. Aj, remis. Tylko remis. I City za nami jest jeden punkt. Blać, blać. Blać, nie idzie tak, bym chciał. Słabo to idzie. Kurwa, słabo tu idzie. Ale dobrze, czasu, tydzień cały na mecz kolejny. To już ktoś może będzie wracał powoli. Może ktoś będzie wracał, zatrzymuj się. Dobrze, dobrze. Tu jeszcze troszeczkę minie. Widzę dwa tygodnie. Dobrze jest, nie, może, może nie będzie tak źle. Tam ktoś może się jeszcze odbuduje. Ambroza już nie wróci, ale, ale. Jeszcze ktoś może tam wrócić. Tam jeszcze coś może się wydarzyć. Ciekawego. Z kim teraz? Na wyjeździe jeszcze z Chelsea. No załamka. Ja bym się pochwalę, dużo pochwale no bo walczą, ale to jest załamka, co ja w tej chwili mam. No Manchester City za chwilę mnie wciągnie. Niechże się skurna. Mam sugestie. Marlon? Marlon możesz już grać? Może możesz już, może już jesteś zdolny do grania. Pokaż mi baby się. Dobrze, Marlon, jesteś ok. Ok. To już zawsze coś. To już zawsze coś, jakaś poprawa. Facey, Tutaj. No zawsze coś, no już jest lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Zobaczmy na tabelę sobie. Chelsea, o kurna! Chelsea idzie po mistrze, ale ha ha ha! Zobaczcie. Kurde, się dawno się z Liverpoolu śmiałem. Cholera, Liverpool sprzedał cztery 4 punkty. Ale mistrzostwo Chelsea wcale nie jest takie oczywiste. My mamy o co walczyć. Gdybyśmy zabrali im jakieś punkty, to mogą mieć smród co nie zmienia faktu, że ja zaraz tak przyjmę z tą Chelsea, już się w głowie nie mieści. I nie zmienia faktu to, że za chwilę City mi minie. Remis, porażka, remis, ty faktycznie. Skardich 0-0. Porażkę ze... Sto... A, to ten Hamim wpierdzielił. No i kurna, Oskar, piąta minuta, 1-0. Nie, no nie ma szans. Kurde, dobrze mam te. 18. No jeszcze, Grej no kontuzja. Nie, no zobaczcie. To jest FIFA. To jest... Pierdzielona FIFA. Kosta 2-1. Wellback 2-2. Utrzymajcie to, panowie. Utrzymajcie to. Pięknie. Kurna, punkt chociaż jest. Ale to był ważny mecz. No, Norfam to nas, kurde, A, już żeśmy zepchnęli nas. Zepchnęli nas, cholera jasna. No ale nic, będziemy jakoś sobie dawać radę. No. Będziemy kombinować. Cholera, jasne. Cool. No nic, znowu jakaś dłuższa przerwa. Kontuzja zawodnika, no tak. Ile? Dwa tygodnie. Great. cool. Ciężko, no ciężko, ciężko. West Ham, no u siebie, no kurna, no potrzebujemy, potrzebujemy punktu. Dzięki że Marlon. Dobrze, wszedłeś, dobrze, dobry mecz. To był dobry szczeliski mecz, ale my potrzebujemy wygranej teraz. Bo się sieka robić, za chwilę nas Villa, a są Villa minie, kurna i Arsenal. <zysk> Ten się cieszy. Głupi do sera. Taką tylko zmianę mogę zrobić. To wszystko co mogę zrobić. Ojej. Kurra, jaki smutna na koniec. No już wydawała mi się taka dosyć klarna sytuacja. Kochani Mamy cztery mecze do końca. City wygrywa. Dupa. Musimy wygrać. kura nie dadzą nam w Pucharach zagrać. No i coś czuję, że chyba nie zagramy w przyszłym roku w Pucharach. Kurna bakuna, bakuna, czemu nie strzeliłeś tej drugiej bramki? Ja pierdy takie motion. Czemu zawsze na koniec sezonu ja musimy mieć takie motion? Dobrze, mamutę 2-0, pięknie, pięknie po pierwsze powie 2-0, kurna, nie, nie, nie. Dobrze, mamutę 3-1, Bakura! Pięknie, Bakura, matata. 4-1. Trzymać, 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 dobrze. 4-1, złe pięknie. Mamutę i Bakuna, wreszcie po dwie bramki strzelają. Bakuna to jest czołowy snajper w lidze. No dobrze. Jeden punkt mamy ciągle, straty tylko do City. Jeden. Jeden, jeden malutki punkt. Gdzieś muszą się potknąć. No gdzieś muszą się potknąć. Teraz musisz porozmawiać o wynagrodzeniu. Kto musi pogadać o wynagrodzeniu? Lobo o wynagrodzeniu. No ja się pierdzielę za chwilę. Chwalimy. Dobra, zaraz porozmawiamy o nawagandze. Jak to wygląda? City? Kurna, nie grali. Może teraz będą grali. Grali? Kurde, nie grali, szkoda. Dobra, sztab medyczny powiedział, że już może, w konduzję już może trenować z tym składem. Teraz czy wejdzie, czy nie? Dobra. Okej. Okay. Zespół. Tu już musimy ryzykować niestety. Graj, możesz grać. Gry możesz grać, dobra, wracasz do gry. Teraz tak, ty... No Nie, nie ma sensu ci wypuszczać, ty nawet nie masz sił, nie, nie masz siły nic. Nie, 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 nie ma sensu kompletnie, to, jest, to będzie strata. Będzie strata miejsca w składzie. Teraz jeszcze ten chciał porozmawiać o kontrakcie, tak? Lobo, gdzie ty jesteś, Lobo? Co ci nie pasuje? Ile byś chciał? Dwa czy więcej byś dostawać? Dobra, masz 3000. Dobry humor mam. Ale na 3 lata. O, nie mogę dać mu. Czas nie... Zawodnik. Przyszły zawodnik pierwszego składu. Jak ci nie pasuje, to to wynocha. Ach, no dobra. Moi mili. Punkt straty do City. City musi się pomylić. Jeśli chodzi o strzelców. Kurna, zobaczcie, Runej. Bakuna, 14 bramek na czwartym miejscu, egzekw w sumie na trzecim, a jeszcze tabelkę wam pokażę. Nie, tutaj źle przejechałem. Tabelka. I co? Punkt straty, mały punkcik, 6 punktów w na nad Arsenalem. Nie, no już tam się nie liczą. My się tylko liczymy City. Kurna, tam Liverpool się ładnie ułożył. Chelsea. Kurde, jeszcze walczy tam trochę to z Ramą Mistrzostwa, ale raczej Chelsea. Dobra, jedziemy na wyjeździe. Są fanto, nie. No. Mecz o wszystko. Trzeba trzy punkty mieć. Jedziemy, 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 panowie! Gdzie? Kur... Jaki klasen? Jaka bramka? 1-1. Dobrze Kur... Kurna, Remis tylko! Nie patrzyłem na City, jaki wynik mieli. Kurna, nie grali jeszcze. Kuro, się chciałem cieszyć, że ich wyprzedziliśmy, ale... Kurna, nie wyprzedziliśmy jeszcze, bo oni mają mecz z Sanadżu nadrzy mają cholera jasna, nie, no nie Magellan, jak tam idzie w górę. No, Magellan, no, prawie 70, no 60, ile już ma tam 7, ale no nie i źle, no już coś tam poszło. tak, 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 przyjęta konferencja prasowa z Watford, kurwa, na wyjeździe znowu. Mogę grać. Dobra, zobaczymy. Jak teraz wygląda tabela? Shit, wygrali. Kurde, w wygrali. Ja nie wiem, co mam zrobić. Dwa mecze do końca. Kurda. Dwa mecze do końca. Co ja mam zrobić? The City nie chce wtopić. A ja mam, na trudne mecze. Ten już może grać. No dobra, no, no co możemy zrobić? No, wypuścimy go. Wypuszczamy go czy nie? Bo nie wiem. No może grać. No Dawaj go! Kurna ryzyk fizyk, no co nam szkodzi? Może grać, może grać. Kontuzję miał, tam jeszcze zagra. Kurna, no nie wierzę, no co się dzieje? Grałbym przed ostatni mecz w sezonie. Nie wiem, co. Nie wiem. O lostu, siedzę już, cicho i patrz. City prowadzi 1 -0. Też. Uff, 1 -1. Dobrze, jeden. Dobrze Bakuna 3-1. City 1-1. City 1-1. City chyba remis miało. Kurna, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że remisowali. Tak, i mamy jeden punkt straty. Ja pierdola. I teraz musieliby się znowu potknąć. To i tak jest sukces wielki. Słuchajcie, jesteśmy, mamy pewną szóstą pozycję w sezonie. To jest wielki sukces, ale jesteśmy tak blisko, żebyśmy mogli zagrać. Pucharach? To było coś. na to było naprawdę coś, byśmy mogli w Pucharach zagrać. Konferencja prasowa, ostatni mecz i też na wyjeździe. Dobra, Lobo, nie denerwuj mnie nawet. Przez chwilę kasę chciałeś, teraz twoja rola w klubie. Nie denerwuj mnie, proszę. Ostatni mecz sezonu. I teraz, kochani, tak. Słuchajcie, są pewne... Pe... Zobaczmy na tabelę. Trochę po filozofii teraz. Chelsea mistrzem, tak? No niestety, Tottenham nie udało się. Gonili, 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 nie dogonili. Drugie miejsce, Tottenham. Trzecie prawdopodobnie United. I teraz tak, Liverpool może wtopić, City może wtopić, zremisować i my możemy wygrać i jeszcze możemy skończyć na czwartym miejscu. Może Manchester City wygrać, Liverpool wtopić, my wygrać i wtedy my kończymy na piątym miejscu, Liverpool wypada. Oczywiście my możemy wtopić, one wygrywają i tak dalej. Może jeszcze ja. My możemy wtopić City, wygrali Werpul, topi, tam. To już nieważne. Trzecie, czwarte miejsce. czy znaczy czwarte, piąte to tam yy, różnicy nie ma za bardzo, tylko chodzi o to, że kurna. My jesteśmy sobie poza tą piątką. No nic. No nic, przygotujmy nasz zespół. Co możemy zrobić? No nic, Ambroza nie może zagrać. To jest wszystko. Skład taki, jaki mamy, mamy. No nic więcej nie wymyślimy. Nic. No gramy. Niech się dzieje co chce. My musimy wygrać. Liverpool 1-1. To nam nic nie daje. Akurat jeszcze strzela karnego. Świetnie. Pagnak za Welbecka. Co to jest za zmiana? was szlak. Co za debil w ogóle tam? Jeszcze Wam powiem szczerze, że pewnie City jeszcze wtopiło. A szkoda. Szkoda, szkoda tego, zesrało się trochę na końcu. Ambrozja tam kurna załapał kontuzję. Wszystko się spindoliło. Się trochę zesrało, no ale nic, no. Trudno się mówi. Ach. Dzięki trenerze Nagroda. Dodatkowy budżet. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, 10 milionów. Ale co mi to daje? dziesięć milionów. Daje mi to coś. Ja nic nie mogę z tym z tą kasą teraz zrobić. Mogę najwyżej przeznaczyć na Właśnie, na nowe kontrakty. Mógłbym podpisać trochę kontraktów. Usunąć wiadomość, zawodnik wraca po kontuzji, wygasające kontrakty. Dawaj. Jonis, ile chcesz? 40, proszę bardzo. Na 4 lata. Cyk, wysyłamy. Z Warbeckiem się mogli przedłużyć. Dajmy mu. Właśnie, muszę to inaczej tu ustawić, ten budżet. Czekajcie, teraz to zrobię. Mm. Na pensję to wszystko muszę przeznaczyć. Okej. Okay. Um. <śm> Kontrakty. Komu to jeszcze się kończy. Drągowski, temu mógłbym przedłużyć o sporo. Bo on zacznie za chwilę kasy kupę wołać. ale na razie nie woła nic drągowski. Jak nie woła, to okej. Okay. Eee. Bakuna. Kurde, dobrze grał, ale na razie Zaraz, zróbmy tak. Wellback. Nie no, Wellback na razie niech zostanie. Tym, co się tutaj kończy. Nie, temu nie. Czekaj, moment. Na przykład. Kantę. Dajmy mu 6 dych na 3 lata. Oczywiście kluczowy zawód, A tu nie mogę znowu, bo nie mam. Nie mam cashu tam tyle. Czy nie, będzie cash jak zmienię. Stawmy tam. Ze 300 tysięcy. Dobra. Zobaczymy, czy to przyjmie. Był odrzucony. Czemu odrzucony? A inne wynagrodzenie, tak? No dobra. Coś inne wynagrodzenie. No to dostaniesz 60 tysięcy na 4 lata. Oczymy teraz. Kurde, nie zagramy w pucharach, no. Ech, przyjęta, przyjęta. Czyli tu oboje przyjęli. Magellan coś pogadać o wynagrodzeniu. Zaraz spokojnie. Zaraz tu wszystko pogadamy. Teraz mi tu kurde, ciśniecie. Ej, szkoda, cholera jasna. O, Drogowski podskoczył, 85, dobra, ale jeszcze mu idzie w górę, idzie, idzie, ale już idzie, pomału, dobra, zobaczmy w takim razie jeszcze na kontrakty, mm, tu są oferty przyjęte, Drogowski, na razie masz długo, bo tam Magellan chciał, tak, no dobra, dam Ci 3000, dam Ci ze 4,5, Podpiszesz. Nie, na 2 lata maks. No dobra, to dostaniesz 3000 więcej. Dostaniesz przyszły zawodnik. Poradycznie gra, bo gra. Mam tutaj, ile byś chciał? 45. Na 2 lata za 55. Kluczowy zawodnik. Dobra, zobaczymy teraz, co załatwimy. No i się zesrało, cholera jasna. Byłem pewny, że zagramy w tej piące. Kurde, osrało się wszystko. No a nic tak bywa. To jest sport. Nic na to nie poradzimy. Przyjęta i przyjęta. Świetnie. my Jedziemy dalej. No ale jest, kurde, dobry prognostyk na przyszły sezon. Powiem mam szczerze, jak jeszcze byśmy wzmocnili trochę obronę. No to można grać. Dobra, ten jest zadowolony. W końcu. Lobo bobo jest zadowolony. Zaplanowane spotkanie dotyczące formy, okej. Okay. Tu jeszcze trening. Przeprowadźmy ostatnie treningi w tym sezonie. Tutaj idzie w górę temu. Wykończenie siła strzału. No, coś tam pomału idzie w górę. Teraz my jeszcze byśmy mogli, bo mamy trochę cashu, byśmy mogli jeszcze kontrakty jakieś spróbować załatwić. Na przykład. Marlon. Nie, już chyba z nim załatwiałem, nie, czy nie? Nie, on odrzucił chyba. Dajemy mu 55 na 3 lata. Kluczowy zawodnik. I bakuna. A nie, bakuna. Na dwa lata za 70. Kluczowy zawodnik. Dobra, zobaczymy jakie odpowiedzi dostaniemy. Przyjęta i przyjęta. Aj, Portugalia nas wyminęła. Widzę już. No i okej, okay, koń sezonu. Świetny sezon! Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zarząd poinformował pana, że naszym celem jest zakończenie sezonu w środku tabeli. Pragniemy powinszować zrealizowania postawionego przed panem zadania. To był całkiem dany sezon dla klubu. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym sezonie poradzi sobie pan jeszcze lepiej, więc ciągle się utrzymuje w tym klubie. No wyniki krajowym podobały się. A, no i super. No i dalej. No i czyli jak zawsze kochani, no na koniec możemy troszeczkę pogadać sobie o tym sezonie, co już mieliśmy. Nie był to zły sezon. Nawet nie był dobry sezon. To był bardzo dobry sezon. Prawie wyśmienity. Wyśmienity bym powiedział wtedy, gdybyśmy dostali się do piątki. Jak pamiętacie dobrze, zakładałem, że jeżeli będziemy gdzieś w pozycji tam dwunastej, dziesiątej, a już pierwszej ósemce, to naprawdę będzie super i będę bardzo zadowolony. Korekta przyszła momentalnie, praktycznie po pierwszych 15, nawet nie, może 12 meczach. Zauważyłem, że faktycznie mamy potencjał, żeby zagrać spokojnie w środku tabeli, spokojnie na środek tabeli, żeby zagrać. A po cichu sobie myślałem o tej piące, ale tak, wiecie, troszeczkę żartowałem sobie. Tak, w głowie sobie tam coś wymyśliłem, ale mówię, nie, no raczej nie. Po połowie sezonu mówię, o nie, nie, mamy szansę. I naprawdę była wielka szansa. Troszeczkę nas tutaj, no, FIFA, tak, sam ten system gry, troszeczkę nas ukarał, ale to jest dosyć standardowe tutaj, kiedy nam idzie naprawdę dobrze gra zaczyna nas karać jakimiś chorymi kontuzjami. Dostaliśmy podstawowego napastnika, a nie mieliśmy żadnego na zmianę, jakieś cuda wchodziły na atak za Walbeka i za Mamutę. Mieliśmy małe problemy z obrońcami. W środku tam jeszcze jako tak dawaliśmy sobie radę. Z no, obrońcami były małe problemy czy w chwilę trzeba było jakąś rotację robić. No a tak tak, praktycznie bez zmian, grał jak chodziły zmiany, to tam mimo kto wejść. No co? Calvert miał wejść, co ma 61 overall, bo jakiś tam inny zmiennik przed co miał 50 ileś? No bieda, nie? No, no nie mieliśmy, nie mieliśmy kurczę, kolejnego napastnika na zmianę. Takich 70 paroweral jeszcze by się przydał, który w razie jakiejś kontuzji. No zawsze możemy go tam wykorzystać, a teraz nie mieliśmy. Bramkarz Drągowski no chyba dobrze się spisywał, bo byliśmy drużyną z najmniejszą chyba ilością straconych bramek, albo prawie najmniejszą, bo tam, nie wiem, może Chelsea miało mniej. Bramek dużo, coś tam strzeliliśmy. Bakuna, moim zdaniem, bohater sezonu. No, pierwsza połowa sezonu genialna. Później już troszeczkę ucił, ale coś tam jeszcze strzelał. Welbeck, słaby sezon, mało bramek. Mamute, Ambrozy, tam w ogóle atakujący tak sobie, no później druga część znowu, tam uelbek zaczął coś strzelać. Jakby tak przez cały sezon strzelał bez przerwy bramki to na pewno byłoby lepiej, ale no nie dało się. Środek, Bailey myślę tam po prawej stronie, świetnie, naprawdę świetnie sobie dawał radę, zadowolony jestem z niego, strzelił parę brameczek. No i to tyle no, młodych paru mamy, trenujemy ich. Nie wiem, ile teraz kasy dostaniemy na przyszłym sezonie na transfery. Nie wiem, czy od miejsca w poprzednim sezonie zależy to, ile dostaniemy pieniędzy, bo ostatnio dostaliśmy 15 milionów. Nie wiem, czy to z automatu jest przyznawane co sezon. W zależności od tego, w jakiej klasie rozgrywkowej gramy, pamiętacie, w pierwszej dostaliśmy 9, w League One, tak? dostaliśmy 9 milionów, tutaj w Premier League dostaliśmy już 15 milionów. Ale zaczynaliśmy, być może dostaniemy teraz trochę więcej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, liczę troszeczkę więcej, jeżeli dostaniemy tylko 15 milionów, to jest to troszeczkę mało, żeby, kurde, zbudować solidną drużynę na mistrzostwo. A bo pierwszą piątkę, tak powiedzmy. Bo kurcze, powiem Wam, potrzebujemy obrońca jakiegoś solidnego. Gdzieś w środek jeszcze. I byśmy potrzebowali jakiegoś pomocnika, no, zobaczymy, po ile pieniędzy będziemy mieli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kontrakty, jako taką, mamy podpisane. Z Wellbeka chyba będzie się w tym sezonie kończył, ale to będziemy sobie też z tym dawać radę. Najwyżej go sprzedamy i tyle. A zobaczymy, co się wydarzy. Wszystko zależy od tego, co tu będziemy mieli. Ile tych pieniędzy będziemy mieli? No zawsze możemy kogoś sprzedać, tak? Możemy na przykład Wallbacka się pozbyć. Albo któregoś z tych młodszych, tam z tych mniejszym overallem napastników. Oni też tam mają dosyć dużą wartość. I wtedy kombinować i coś złożyć z tej gotówki. Kupić jednego zawodnika potężnego. Ale znowu jeden zawodnik potężny, słuchajcie, powoduje coś takiego, że jak łapie kontuzję, to jest dramat. Bo jak mamy dwóch kupionych za tą samą, za tą samą kwotę, to zawsze jeden drugiego zmieni. Jak jeden, dramat. Dramat. Więc moi kochani, tak to wygląda podsumowanie. Zobaczmy, jakie mamy maile. Ważne informacje. Dobra, okno transferowe, cel w krajowym pucharze 1.8. Budżet na sezon jednak 17,5 miliona. No troszeczkę więcej dostaliśmy, ale 2,5. No okej, okay. ale jeszcze 8 tysięcy dodatkowe na pensję. Spoko, nieźle. Cel widzę. Liczymy na zakończenie sezonu w środku tabeli. A jednak. Ciągle liczą, że zakończenie w środku tabeli. Dobrze. Dobrze. Więc nie zmuszają mnie do tego, żeby czasem być jakimś mistrzem. Uch. Dobrze, bo myślałem, że będą chcieli, żebym zakończył gdzieś wysoko. W tym sezonie liczymy na zakończenie sezonu w środku tabeli. Dobra. Super. To jest super wiadomość dla nas. To jest dla nas super wiadomość. No, zespół, no, zespół, jak widzicie, no, będzie wyglądał. Ambrozja tutaj wróci za mamutę, mamutę się zamieni. Za kalwerta. No, będziemy musieli coś poszukać sobie, spokojnie, będziemy kombinować. Tym się zajmiemy później. Ja, jak zawsze, liczę na Wasze komentarze. Dość przejrzyste komentarze, dość klarowne. Pamiętajcie, że mamy w tej chwili sezon już kolejny. Ja Wam za chwilę pokażę, jak to w tej chwili wygląda. Sezon statystyki zespołu, nie, ja bym chciał moje biuro i moja kariera. To już jest nasz kolejny, już kolejny sezon. Ee, ogółem. To już jest rok 2021-2022, więc pomyślcie sobie, że to już jest 6 lat do przodu teraz, co mamy, więc zawodnicy już się zestarzeli. Podniosły im się wartości, podniosły im się overale, więc to się wszystko mogło zmienić to, co jest teraz obecnie w FIFA, nie, nie musi być yy, odzwierciedleniem tego, co będzie. To w tej filmu nie zlidzę, tak? W mojej tu karierze. Ale jesteśmy spokojni, jak to było. Od początku. Jak my tu zaczęliśmy? No, najwyższa zapłacona opłata za transfer 15, tak? Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Nie. 1500 a później go sprzedaliśmy za grube pieniądze. seka Zapłacona kwota. Najwyższa otrzymana opłata za transfer. Tutaj było. Aśmy kombinowali, jakie biedy. No, tu Milik był u nas i Sanchez'a żeśmy sprzedali za grube pieniądze, zobaczcie. Później Gray, Milik poszedł za 21, Gray kupiliśmy za dychę. Welbecka za 25 i bramkarza sprzedaliśmy za 25. A w tym sezonie za dwie kanty jednego kupiliśmy za dychę i nikogo nie sprzedaliśmy. Więc zawodnik nam przybył. Paru też wróci nam. Z wypożyczenia to też dobra no, nowinka, no i tak to wygląda w tej chwili. Tak to obecnie wygląda. Zobaczmy też na wartości naszych zawodników. Bo, bo Skagli jest warty ponad 10 milionów, Marlon ponad 10, Bailey 12,5, Ambrozy 14, Makuna 5,5, Mamute 4,5. Kante 15, Grey 7, Drągowski 25 milionów, więc Welbeck 30,5 miliona. Zobaczcie, jaką drużynę udało mi się zbudować przez tych parę sezonów. Zobaczcie sobie wszyscy we FIFA, jak wygląda Northampton normalnie. I teraz zobaczcie, co ja mam. Naprawdę u mnie zawodnicy są warci. Większość mam paru oczywiście młodych, tam wypożyczenie na jeden rok, i tak dalej, na to nie patrzmy, ale oni też wrócą z podniesionym overallem. liczę. ale ogólnie zawodników mam, którzy no, są warci dość sporo pieniążków, oczywiście tutaj mamy no, trochę do wymiany. Ale bakuna jest ok: 79 overall, ale już 29 lat, no już też powoli czas na niego. Bramkarz jest 23 lata, 85 overall, no, bez dwóch zdań, on tutaj musi być. <laughs> on tu jeszcze pogra trochę. Malony, no on tutaj już jest na, na sprzedaż, na wymianę, to już trzeba będzie wymieniać tutaj powoli. Więc musimy musimy tak, prawa obrona, musimy wymienić na młodszego. Może być ten sam overall, ale musi być młodszy. Musimy pokombinować welbek. Też już powoli 30 lat, 87 overall, czas może go sprzedać. Ja my jeszcze tego welbeka wystawimy na sprzedaż. Może ktoś go kupi za 30 milionów wątpię, może za 25, ale jak go kupi. Kupimy kogoś w tej samej kwocie. Może trochę niższy overall, ale ciągle z potencjałem. Zobaczymy. Będziemy kombinować. Nie wiem, co o tym wszystkim sądzicie. Musicie mi podpowiedzieć coś mądrego. Ja zawsze Was słuchałem tutaj i. I słuchałem i powiem szczerze, dobrze na tym wychodziłem. Dobrze na tym wychodziłem, więc, więc liczę, że i tym razem tutaj dostanę od Was naprawdę solidne informacje. Zobaczmy jeszcze, kto tutaj awansował w ogóle, bo widzę, że. Reading jest. Kurczę, nie mogę się tu skojarzyć. Kto by tu był. Nieistotny zresztą w tej chwili. Później na tym będziemy myśleć. Więc kochani, jak zawsze, tysiąc wyświetleń, kolejny odcinek w miarę możliwości dla Was już nagrywam. Pamiętajcie, że się podobało. Pancja w górę, że i nie w dół. Napiszcie. Co jest do poprawy. Zapraszam też na nasze strumyki przy okazji hitbox.tv, hardcoreparka live. Przypominam, że też zawsze możecie zadać pytania na Facebooku. Na pewno Wam odpowiem, jak nie, to jeden z adminów naszego Instagrama, kochani, naszą stronkę hardcoreparka.pl. Tam też sporo informacji można znaleźć o naszym sprzęcie, o nas i mały, taki skromny nasz blog. Więc zapraszam również do subskrypcji na naszej stronie. To wszystko, moi kochani. Trzymajcie się serdecznie. Do kolejnego sezonu. hey